Witam w kolejnym programie Od Słowa do Słowa. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważne zagadnienie, chociaż trudne dla mówcy. Pamiętam, kiedyś byłem w Kielcach, prowadziłem tam pewną prelekcję. Było to w Domu Kultury, więc chciałem się przedstawić króciutko. Powiedziałem, jak się nazywam. Mówię, że mam żonę, już 43 lata jesteśmy razem i nagle burza oklasków. Byłem zdezorientowany troszeczkę, o co chodzi. I wtedy zrozumiałem, że to chyba jakiś wyjątek już, że jeśli ktoś przeżył z żoną 43 lata, no to zasługuje na takie oklaski. Ale mówię to po to, że mogę dzisiaj mówić już z perspektywy lat, na podstawie własnego doświadczenia, różnych doświadczeń w tym okresie, a przede wszystkim ze Słowa Bożego. Jak pomóc małżeństwom? Jest tak wiele dzisiaj rozwodów i z roku na rok więcej. Kiedyś, pamiętam, przychodziłem koło grupy młodzieży i coś tak zagadaliśmy. I ja później mówię, ładnie wyglądacie, ale pomyślcie o sobie, że co trzeci czy co trzecia z was w przyszłości rozwiodą się. Zaczęli spoglądać po sobie. To smutna prawda, bo jeśli świat będzie jeszcze istniał, to nie tylko co trzecie, bo w niektórych krajach już połowa statystycznie wszystkich małżeństw się rozwodzi. A niektóre małżeństwa żyją jak przysłowiowy pies z kotem. Czytałem takie powiedzenie: z niczym ludzie nie wiążą tyle nadziei, co z małżeństwem, i niczym tak bardzo się nie rozczarowują, jak właśnie małżeństwem. Młodzi ludzie zwłaszcza marzą, wyobrażają sobie, jak będzie pięknie z tą swoją czy swoim wybrankiem, jak będą się kochać całe życie. Dobrze, że są takie pragnienia, ale jak to realizować na co dzień, kiedy są różnego rodzaju trudności, problemy. Czasami są to zwykłe, szare dni. Niektórzy mówią, że po prostu się nudzą w małżeństwie. Co zrobić, żeby to było dobre małżeństwo? Grecy mówili, że człowiek jest wadliwie stworzony, z dobrą duszą i złym, pożądliwym ciałem. My nie uważamy, że człowiek źle został stworzony, dlatego że Pismo Święte mówi, że człowiek został stworzony przez Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, werset 27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Ciekawe to wyrażenie. Stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę na swoje podobieństwo. A więc ani mężczyzna nie jest tą płcią brzydką, źle stworzoną, ani kobieta. Bóg, co stwarzał, to stwarzał bardzo dobrze. I człowieka stworzył bardzo dobrze.
Ciekawe, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają podobne geny, podobną w pewnym sensie figurę, włosy, podobnie się odżywiają, oddychają i tak dalej. Są do siebie podobni. Tak samo mają piersi, jak mężczyzna i kobieta, tylko jedna strona więcej, druga mniej. A są pewne elementy też różne. Niektórzy mówią, że kobieta różni się zupełnie od mężczyzny pod każdym względem. Więc można powiedzieć, i jest podobna, ale jest też inna. Dlaczego w takim razie Bóg chciał, ażeby ci, którzy są różni, byli razem? I to Pismo Święte mówi, żeby byli jednym ciałem. Ktoś powiedział, że Bóg chyba na ironię stworzył nas tak, że kobieta inaczej myśli niż mężczyzna, wyczuwa zapachy inaczej niż mężczyzna, postrzega wiele rzeczy inaczej niż mężczyzna. Jak więc mogą żyć razem? Wydawałoby się, jeśli wszystko inaczej odbierają, inaczej czują, to nie ma szans, żeby mogli żyć razem. Masz rzeczywiście, Bóg coś źle stworzył. Zresztą tak mówi Pismo Święte. Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi: potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Najpierw go stworzył samego, a później powiedział, niedobrze, że jest sam. Ale to nie Bóg się pomylił, to my raczej możemy się mylić w tym osądzie. Bóg chciał, żeby mężczyzna odczuł potrzebę drugiej osoby bardziej niżeli inne stworzenia. Bo sobie wyobrażam, że Adam spoglądał, powiedzmy, na lwa, lwicę, jak ten lew z tą lwicą sobie razem chodzili, albo może jak paw zalecał się do swojej wybranki, rozkładał pięknie ten swój ogon. Wszystkie inne stworzenia miały jakieś pary, a on nie miał kogoś, kto by był podobny do niego. Zapewne lwica różniła się trochę od lwa, czy paw od samiczki, ale byli w jakiś sposób podobni do siebie, związani ze sobą, a on nie miał. I tak bardzo poczuł, że potrzebuje tej drugiej osoby. Więc Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Uczynił kogoś, kto będzie dla niego wsparciem. Nie koniecznie pod tym względem, że będzie za niego robiła, czy pomagała mu w ciężkich pracach. W raju tego nie miało być. W jakim sensie miała być mu pomocą? Myślę, że głównie pod tym względem psychicznym, a poza tym Bóg jest miłością i miłość może się objawiać tylko w odniesieniu do drugiej osoby. Skąd miał wiedzieć Adam, co to jest miłość? I potrzebna mu była właśnie ta druga osoba. Sobie wyobrażam, jak później cieszył się Adam, kiedy widział tę piękną Ewę. Kiedyś widziałem w takich opracowaniach dla dzieci Bedtime Stories tak pięknie namalowaną Ewę, że często musiałem zaglądać jeszcze, popatrzeć na nią i myślę sobie, prawdopodobnie ta
tak wyglądała, albo jeszcze piękniej. I nic dziwnego, że Adam się zachwycał, a dla Ewy zapewne i mąż był pociągający, interesujący, potrzebny. Tak więc Bóg zadbał o to, żeby ludzie pragnęli siebie, żeby chcieli ze sobą przebywać, żeby się uzupełniali. To, czego nie ma mężczyzna, na ogół ma kobieta i odwrotnie. Tak więc jedna osoba potrzebuje drugiej. I tutaj trzeba powiedzieć, że niedobrze jest człowiekowi samemu. Ci, którzy myślą, że jak się rozwiodą, to będzie im lepiej, to bardzo często się mylą. Później chcą wyjść drugi raz za mąż czy ożenić się. Ale znów statystycznie okazuje się, że te drugie małżeństwa są gorsze od pierwszych. Więc jaka przyszłość? Czasami może gdzieś się coś udać, ale generalnie niedobrze jest człowiekowi samemu. Niedobrze jest się rozchodzić z mężem czy z żoną. Powstaje też pytanie, a jaki miał być cel całego związku małżeńskiego? Niektórzy twierdzą, że prokreacja, że po to głównie mają się łączyć pary mężczyzna i kobieta. Ale to jest tylko jeden z elementów. Oczywiście, żeby się rozmnażać. Ale jeśli nie ma miłości, to nawet nie powinno dochodzić do tej prokreacji, bo nie będzie miłości do przekazania potomstwu. A dzisiaj wiemy, że dziecko bez miłości może umrzeć. Miłość jest tak ważna. Więc ważne jest, żeby małżonkowie się kochali, żeby się wzajemnie wspierali, żeby też dawali sobie szczęście poprzez współżycie. A najlepszym argumentem na to, że prokreacja nie jest tym jedynym celem, jest to, że niektóre małżeństwa nie mają dzieci, a żyją ze sobą często i są szczęśliwi. Mogą też współżyć po okresie przekwitania. Bóg dał takie możliwości. Więc to nie jest jedyny cel. Najważniejszym celem jest to, żeby dawać. Dawać siebie drugiej osobie. Na tym polega miłość. A miłość jest główną cechą, jeśli możemy powiedzieć cechą Boga, przynajmniej powinna być głównym elementem związku małżeńskiego. Dawanie siebie, uszczęśliwianie drugiej osoby, szukanie możliwości zadowolenia tej drugiej osoby. Jeśli te elementy występują, to nie ma potrzeby szukania kogoś innego, albo zdrady, albo w ogóle opuszczania współmałżonka. Tak więc Adam potrzebował Ewy. Nie wystarczały mu zwierzęta. Ja patrzę, jak niektórzy mają takie substytuty. Mają pieska albo kotka, rozmawiają z nim, czeszą, czasami chodzą spać nawet razem, ale nigdy zwierzę nie zastąpi człowieka. I dlatego Bóg stworzył Ewę i dał ją Adamowi. Mężczyzna potrzebuje tej słabej kobiety i to jest może i nawet nieco dziwne, że właśnie mocni mężczyźni chcą
taką malą kobietkę. Naprzeciw mnie mieszka taki wysoki mężczyzna i z żoną nieraz patrzymy, jak idzie ze swoją żoną, która jest malutka, a nie sięga mu ramienia. Myślę sobie, dlaczego oni się pobrali? Taki wysoki mężczyzna taką małą żonę sobie wziął. Ale już są starsi. Już ich córka wyszła za mąż, więc przeżyli sporo lat. A kobieta znów, ta mała, słaba wydaje się, potrzebuje tego męskiego ramienia, żeby uzupełniać się w tych sferach psychicznych, elementach też oczywiście i fizycznych. Ponieważ mężczyźni różnią się od kobiet, to też w małżeństwie źle jest, jeśli dąży się do tego, ażeby mężczyzna wykonywał te same czynności, co i kobieta. Nawet jeśli potrafi to zrobić. Ja na przykład nie lubiłem przewijać dzieci i nie podobały mi się takie maleńkie dzieci, które dopiero co się urodziły, czerwone jeszcze, pomarszczone takie. Ale moja żona mówiła, jakie to piękne. A brała w ręce, całowała. Ja inaczej zupełnie to odbierałem. I źle jest, jeśli kobieta zostawia mężczyźnie malutkie dziecko, żeby on się nim opiekował, żeby może karmił i tak dalej. Kobieta jest do tego stworzona, ma predyspozycje takie. Kobieta rodzi i od razu czuje jakiś szczególny pociąg, żeby nie powiedzieć instynkt macierzyński, pociąg do tego maleńkiego dziecka. Mężczyzna tego nie ma. Generalnie mówi się, że kobieta podtrzymuje trzy węgły domu, tworzy atmosferę domu. Mężczyzna natomiast powinien dbać na zewnątrz o to, żeby ta kobieta była spokojna, żeby mogła się zająć tymi dziećmi. Tak było we wszystkich kulturach, jeśli się popatrzy na całą historię. To mężczyzna musiał polować, zadbać o dom. Natomiast kobieta dbała o dzieci, o to ognisko domowe. I gdy słucham, że dzisiaj powinny być małżeństwa partnerskie, jest to błąd. Owszem, mogą się w czymś tam uzupełniać, ale generalnie kobieta powinna mieć inne zajęcia, a nie jak kiedyś widziałem, kobieta pracowała ciężko w tartaku. Nie jest do tego stworzona. Bóg dał więcej mięśni mężczyźnie niż kobiecie i to mężczyzna powinien wykonywać ciężkie prace. Nie jest też dobrze, gdy kobieta pracuje na zewnątrz domu. Mogę współczuć tylko tym, których kobiety pracują na cały etat. Widziałem, jak zmieniali się, kiedy mąż po pracy wracał do domu, żona oddawała dziecko mężowi, a sama szła do pracy. Kiedy oni się spotykali? Kiedy mieli dla siebie czas? Małżeństwo, jeśli nie przybywa ze sobą, rozpada się często. Ja wiem, że teraz inne czasy niż dawniej, ale dążyć do tego, co najlepsze, żeby mieć więcej dzieci niż jedno, bo to nie jest rozwiązanie. Najmniej to dwójka powinna być. Kobieta powinna czuć się potrzebna w domu. Niech mąż zarobi, ile trzeba, tak żeby mogła rodzina funkcjonować. Nie są ważne luksusy. A żona może coś ewentualnie robić na pół etatu, może inaczej. Ale na pewno nie jest dobrze, kiedy żona pracuje na cały etat, przebywa w środowisku mężczyzn i łatwo jest o jakiekolwiek odstępstwa i zdrady.
A co robić, jeśli następują jakieś kryzysy w małżeństwie? Ja czasami mówię młodym, jeśli chcecie, żeby wasze małżeństwo przetrwało, to spełniajcie jedną zasadę, którą podał Jezus Chrystus. Wybaczać. Ile razy? Piotr pytał, może aż 7? Jezus powiedział, nie 7, ale 77, czy 70 razy 7. A ja mówię młodym często, wybaczajcie sobie zawsze. Wszystko jedno, ile razy. Jeśli sobie wybaczycie, to będziecie razem żyć. Można by to inaczej jeszcze też przedstawić. Pan Jezus podał taką piękną zasadę, która jest zapisana w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Ewangelii Jana, wierszu 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jeśli będziemy przestrzegać Bożych przykazań, że będziemy zawsze dobrze czynić współmałżonkowi, że będziemy zawsze wybaczać, że będziemy razem się modlić, razem chodzić do zboru, będziemy przestrzegać tych wszystkich zasad, które dał Bóg, że nie będę nigdy kłamał współmałżonkowi, że nigdy nic nie zrobię z Bożą pomocą, co by sprawiło przykrość małżonkowi i tak dalej, to możemy być pewni, że miłość będzie trwała, tak jak powiedział Jezus. Przestrzegajmy zasad i nie martwmy się o miłość, bo miłość jest od Boga. Bóg ze swojej strony zadba o to, żeby ta miłość w związku małżeńskim funkcjonowała. My zadbajmy o to, żebyśmy przestrzegali wszystkich wskazań Bożych. Czytałem takie zdanie: żona jest darem miłości od Boga. Kto znalazł żonę, znalazł rzecz dobrą, mówi również Pismo Święte. To samo możemy powiedzieć o małżonku. Jestem też przekonany, że prawdziwe szczęście znaleźć można tylko w chrześcijańskiej rodzinie. Te filmy, które pokazują, to na ogół są bajkami. A poza tym przedstawiają tylko do czasu małżeństwa. Rzadko kiedy pokazują już szczęśliwe małżeństwa, bo nie umieją sami pokazać, co w małżeństwie jest tak naprawdę ważne. To Pismo Święte nam wskazuje na to. I gdy chrześcijańska rodzina w spokoju może doświadczać różnych elementów, i tych dobrych, i złych, to przez to jeszcze się umacnia. Kiedy nie ma zdrad, kiedy nie ma przykrego zapachu alkoholu pomieszanego gdzieś tam z tytoniem, to o ileż bardziej może być takie małżeństwo szczęśliwe. I jest to temat bardzo rozległy, ale niechby chociaż tych kilka myśli pomogło niektórym związkom, a będę czuł, że spełniłem chociaż cząstkę mojej powinności. Niech Bóg błogosławi wszystkich. Amen.
witam ponownie. Mam kilka pytań, a zachęcam do stawiania następnych też pytań. Myślę, że poprzez pytania możemy wyjaśnić wiele zagadnień, zwłaszcza tych, które nurtują ludzi. Robert na przykład pyta, dlaczego mężczyzna lub kobieta nie powinni być sami? A może są takie sytuacje, kiedy jest to możliwe? Dziś jest dużo osób samotnych, żyjących w pojedynkę. Proszę o wytłumaczenie w oparciu o przykłady biblijne. No cóż, jest dużo osób samotnych. Ile z wyboru, trudno powiedzieć, a ile z konieczności. Dlatego, że nie było okazji albo dobrej okazji do małżeństwa. No cóż, mamy przykłady osób samotnych, więc można żyć oczywiście samotnie. Na przykład Pan Jezus się nie żenił. A dlaczego? Nie wiemy na pewno, ale jest bardzo prawdopodobne z tego względu, że wiedział, że musi iść na krzyż, umrzeć. Więc gdyby się ożenił wcześniej, miał dzieci, żonę, wyrządziłby straszną krzywdę tej rodzinie, dzieciom. Więc mając to na uwadze, zdecydował się nie żenić. Jan Chrzciciel też się nie żenił. Gdyby żył dłużej, może by się ożenił. Tego nie wiemy. Niektórzy z wyboru nie żenili się. Pan Jezus kiedyś powiedział, że są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Inaczej byśmy powiedzieli niezdolni do małżeństwa. Trzebieńcy, eunusi. Więc są tacy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Pozbawieni męskości. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Czyli ci trzeci, ta trzecia grupa, to są tacy, którzy zdecydowali sami, że nie będą zakładać rodziny, nie będą się żenić. To bardzo ogólne powiedzenie takie dla Królestwa Niebios. Ja bym powiedział, dla jakichś celów wyższych zdecydowali się nie zakładać rodziny, nie zajmować się rodziną. Na pewno musieli zrezygnować z jakichś osobistych przyjemności, uczuć, które na pewno są w małżeństwie, ale nie żenili się dla jakichś wyższych celów. Więc można żyć pojedynkę, ale Bóg powiedział na początku, nie jest dobrze człowiekowi samemu. Można się poświęcać, ale nie jest dobrze człowiekowi samemu. Następne pytanie Teresa pyta, jak wytłumaczyć, że będą jednym ciałem? Czy Biblia pozwala na rozwój, na rozwód i kiedy można odejść? No to są trzy pytania w jednym. Zacznijmy od tego pierwszego. Co to znaczy, że będą jednym ciałem? No, Pismo Święte używa takich różnych określeń na to, co nazywamy dzisiaj współżyciem. My też mamy takie określenia, które nie są całkiem adekwatne do tego, co
gdzieś na zachodzie nazywają seksem, bo seks też nie jest najlepszym określeniem. Czy współżycie jest dobrym określeniem? Mówi się, że ludzie współżyją ze sobą dobrze, na przykład w danej dzielnicy. To znaczy, po prostu mają dobre relacje ze sobą, a więc współżycie też nie jest najlepszym określeniem. Pismo Święte posługuje się też takim zwrotem: Adam poznał Ewę i ta poczęła i urodziła syna. Określenie poznał oznaczało stosunek cielesny, który wpłynął na to, że ta Ewa poczęła w łonie dzieciątko. Więc to wyrażenie będą jednym ciałem zapewne oznacza bliskość cielesną, współżycie. Dalej, czy Biblia pozwala na rozwód? Z tym rozwodem jest dość trudna sprawa, dlatego że kiedyś przyszli do Pana Jezusa i postawili Mu takie pytanie. Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, werset 3. A on odpowiadając rzekł, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest Boży ideał. Nie powinni się małżonkowie rozłączać. No to jest ideał. Ale mówią mu Żydzi, werset 7. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Oto jest pytanie, dlaczego? Bo przecież tak nie miało być. A Jezus tak dość oględnie odpowiedział: Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. Czyli to nie jest Boża wola, Boży ideał. Z jakichś względów Mojżesz zezwolił. Moglibyśmy tutaj to zagadnienie szerzej omawiać. Tam jest powiedziane, że jeśli by mężczyzna zobaczył coś strasznego u swojej żony, to wtedy mógł dać jej list rozwodowy. Tak. No to Żydzi zastanawiali się, co to może być. Dla jednego to może być coś strasznego, okropnego, dla drugiego tamto. No i w końcu jest nawet powiedziane w Talmudzie żydowskim, że jeśli żona przypali zupę, to można jej dać list rozwodowy. Rozwieść się z nią. A w czasach Jezusa to niektórzy uważali, że w takim razie dla każdej przyczyny można się rozwieść. Pytanie, czy to jest dobre? Jezus mówi, nie, tak być nie powinno. No ale w takim razie, jaka by to mogła być taka przyczyna, która rzeczywiście jest jakaś najpoważniejsza, najstraszniejsza? Pan Jezus tutaj coś na ten temat powiedział. Powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Spróbujmy jeszcze raz przyjrzeć się temu. Ktokolwiek by odprawił żonę swoją. I dalej jest powiedziane z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa. Wszeteczeństwo, inaczej nazywane nierządem, są to różne formy
bym powiedział, zboczeń, odstępstwa od takiego małżeńskiego pożycia, dobrego małżeńskiego pożycia. Więc mamy tutaj takie staropolskie określenie wszeteczeństwa. Więc ktokolwiek by odprawił żonę swoją, na razie nie bierzmy pod uwagę tego wyjątku i poślubił inną, to cudzołoży. Czyli nie było jakiejś przyczyny zdrady, cudzołóstwa, nie wiem, kazirodztwa, nie wiem, czegoś jeszcze tam. A odprawił żonę swoją i gdzieś tam pojął inną, to mówi, że on cudzołoży. I tak samo kto by odprawioną taką, jeśli tam nie było, nazwijmy tego, wszeteczeństwa, kto by odprawił taką żonę, a inny poślubił ją, to też cudzołoży. Czyli jeśli nie było tam tego, co w oryginale jest nazwane porneia, wszeteczeństwo, nierząd, to ten, który się żeni, bierze inną kobietę, ewentualnie ten, który bierze taką odprawioną również, jeśli tam nie było tej zdrady, to cudzołoży. I to Jezus wyraźnie postawił, czyli jest to grzech. A teraz popatrzmy na to, jeśli jest ten wyjątek. Spróbujmy to tak przeczytać. Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, i weźmy ten wyjątek, czyli ktokolwiek by odprawił żonę swoją z przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, nie cudzołoży. Więc i kto by taką odprawioną poślubił, nie cudzołoży. Więc jest jedyny wyjątek, o którym powiedział Jezus. To jest niewierność małżeńska. Czy możemy powiedzieć w takim razie, że Bóg zezwala na rozwód? Ja bym to inaczej ujął. Podam konkretny przykład. Kiedy byłem jeszcze młody, miałem kolegę, bardzo przystojny, lubił dziewczyny, dziewczyny lubiły jego i ożenił się z jedną bardzo ładną dziewczyną i po 2 tygodniach ją zostawił. Poszedł zabawiać się z innymi. Co miała robić taka dziewczyna? No niektórzy to by powiedzieli, no, nie można żenić się drugi raz. Trzeba do końca być w wolnym stanie, bo ona jest małżonką tamtego. Tylko że tamten już nie był jej małżonkiem, bo on się zadawał z innymi. Nigdy nie wrócił do tej dziewczyny. Albo taki przypadek, kiedy jest małżeństwo, a później załóżmy, że mąż zostawia żonę i idzie do innej. Stamtąd bierze ślub cywilny, ma 5 dzieci. No i pytanie teraz, czyim jest mężem? Niektórzy chcą twierdzić, że jest nadal mężem tej pierwszej żony. Ale to jest fikcja. Bóg uznaje to za tę rzeczywistość, że on już jest mężem, ojcem, ma rodzinę z inną kobietą. I to jest prawda. Więc dlatego można mówić tylko, że nastąpił rozpad małżeństwa. Nie to, że się zezwala, tylko nastąpił rozpad i po prostu Jezus uznał to. Stał się fakt taki. Nastąpiła zdrada. Jeśli jest możliwy powrót, to dobrze, ale pytanie, czy byłoby właściwe, gdyby na przykład ten, który ma tam 5 dzieci, a ta kobieta, załóżmy, że też wzięła ślub cywilny i też miała tam 4 dzieci, no
i załóżmy, że się upamiętali, to co? Powinien wrócić ten mąż do tej pierwszej żony, zostawić tą kobietę i dzieci? Nie, to już jest inny związek i dlatego po prostu Chrystus uznał, że jeśli nastąpiła zdrada małżeńska, to to już nie jest małżeństwo. I jeszcze do tego. No więc, czy Biblia pozwala na rozwód? To nie jest kwestia pozwalania. Jezus powiedział, tak nie powinno być. Od początku Bóg nie chciał tego. Ale jeśli małżeństwo się rozpadnie, to trudno mówić, że jest to nadal małżeństwo, jeśli ono nie istnieje. Następne pytanie, czy wielożeństwo, poligamia jest grzechem? Jeśli tak, to od kiedy i czemu wielożeństwo nie było grzechem, skoro prawo jest niezmienne? No cóż, Bóg stworzył jedną kobietę dał Adamowi, a nie 5 czy 15. I to jest ten ideał. Ale żyjemy na grzesznym świecie i wiemy, że były takie czasy, kiedy mężczyźni musieli iść na wojnę i to często kończyło się śmiercią mężczyzn. Wiemy też, że z jakichś powodów mężczyźni umierają wcześniej niż kobiety. I dlatego też na przestrzeni wszystkich lat, a nawet i obecnie w Polsce jest około 1 000 000 kobiet więcej niż mężczyzn. Więc jeśli było tak, że było kilka kobiet młodych, nie było mężczyzn, choćby tak jak w okresie, kiedy Dawid toczył wojny. Więc Bóg nie karał za to, że ktoś miał więcej kobiet. Ale nie jest to Boży ideał. I dzisiaj wszyscy chyba to rozumieją, dlatego na całym świecie poligamia jest zabroniona. I to w krajach, gdzie kiedyś to praktykowano, a nawet religia na to zezwalała, jak w krajach muzułmańskich. Czyli lepiej trzymać się tego Bożego ideału. Jak długo można walczyć o współmałżonka, który jest uzależniony od alkoholu, a co gorsza od narkotyków? Ile lat można czekać na zmianę? I czy wtedy nie lepsze by było rozpocząć życie z kimś innym? Żyjemy na realnym świecie, gdzie istnieje grzech. I nawet w dobrych małżeństwach czasami jeden małżonek czy współmałżonka rani bardzo swojego małżonka. Ale to nie powód, żeby się rozwodzić. Czasami bywa tak, że ktoś ciężko zachoruje. Ja mam sąsiadkę, której mąż zachorował na stwardnienie rozsiane krótko po ślubie, a nawet już były pewne objawy przed ślubem. I ona już około 20 lat musi się opiekować tym mężem. On już nie potrafi sam się nakarmić, nie potrafi sam się ubrać.
Więc powstaje pytanie, no jak długo można czekać, aż on wyzdrowieje? On już raczej nie wyzdrowieje. No to lepiej zostawić takiego małżonka. No właśnie. Te osoby, które myślą o sobie tylko, o swoim szczęściu, to tak robią. A jeśli to jest alkoholik, próbować ratować. To bardzo ważne jest to, że jeśli się ślubowało przed Bogiem, że będę wierny, czy będę wierna aż do śmierci w chwilach dobrych i złych, to jest ślubowanie. Ono jest bardzo ważne przed Bogiem samym, ale też ważne jest dla współmałżonka. Jeśli on wie, że jeśli zachoruję na przykład ciężko, to żona mnie nie zostawi. Albo jeżeli żonie coś się stanie, jeżeli nie będzie miała dzieci, to mimo wszystko mąż jej nie zostawi. Ślubowanie to coś najpoważniejszego, czego powinniśmy dotrzymać w życiu. A prawdą jest, że nie zawsze szczęście się uśmiechnie. Nie zawsze taki związek jest udany, dobry, szczęśliwy do końca. A jak długo trzeba walczyć do końca? Może się uda uratować, a znam takie przypadki. Znam człowieka, który kiedyś zażartował, przedstawiając swoją żonę, mówi, to jest moja druga żona. Bo był z nią, już się rozstał z nią, dlatego że tak pił, żona odeszła od niego. Ale kiedy żona poznała Boga bliżej, on się nawrócił, z powrotem się zeszli i byli dobrym małżeństwem. Trzeba wierzyć, modlić się, a Bóg dokonuje wielu cudów. Może zmienić każdego i narkomana również. Mógłbym podać tu wiele pozytywnych przykładów. Następnie, jak rozumieć rady w listach Pawła, że lepiej jest pozostawać w bezżenności? To jest nawiązanie do poprzedniego pytania, czy można być samotnym też. No można być, ale ja się odwołam do tego wersetu, który mówi, że lepiej jest być samotnym. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział. Tutaj dużo mówi na temat małżeństwa. Może ten wiersz konkretny przeczytam, 26. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozwiązania. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. Więc dlaczego nie ma szukać żony? W obliczu groźnego położenia. Nie wiemy, co dokładnie Paweł miał na myśli, ale prawdopodobnie brał pod uwagę sytuację, jaka miała już wkrótce nastąpić, prześladowania. Pan Jezus nie chciał przez swoją śmierć skrzywdzić kogoś. I Paweł zalecał, że w obliczu tak groźnych sytuacji to może lepiej się nie żenić. Ale mówi, jeśli już ktoś ma żonę, to niechaj się nie rozłącza z żoną. A więc są różne sytuacje, ale generalnie Pismo Święte zachęca, żeby się
żenić i żeby rozmnażać. Czy tylko mąż powinien pracować i być głównym żywicielem rodziny? A co z emeryturą? Żona niepracująca to problem. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja niż dawniej, ale nadal można szukać jakiegoś rozwiązania. Znam człowieka, który rozstał się z żoną, czy żona go opuściła, ale on, miłując ją, powiedział, że będzie jej opłacał składki emerytalne do końca życia, czy kiedy potrzeba. To jest miłość. Więc albo żona sama będzie starała się o tę emeryturę, albo mąż będzie zabezpieczał. Szukać jakiegoś rozwiązania. Ja się cieszę, że moja żona jest przy mnie cały czas, że dzieci wychowaliśmy tak, że są wierzące i oddane Bogu. Ale moja żona, chociaż miała ukończone studia, nie pracowała na cały etat. W sumie pracowała na etat cały, jak już dzieci nie było w domu, przez parę zaledwie lat. A większość życia i pracy to było na pół etatu jako farmaceutka, więc wtedy było 7 godzin pracy farmaceuty, czyli 3,5 godziny pracowała dziennie. Jak dzieci szły do szkoły, to żona była w domu, przygotowała im posiłek, razem modliliśmy się, nabożeństwo robiliśmy, a później żona szła na 3,5 godziny, to zdążyła wrócić, kiedy dzieci wracały ze szkoły, mama była nadal w domu. I uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Może mogą być jakieś inne, ale przynajmniej kobieta nie powinna pracować, gdy dzieci kształtują jeszcze swój charakter. Gdzieś tam do 11-12 lat, to żona powinna być z dziećmi. To nie jest rozwiązanie dawać dzieci do żłobka czy do przedszkola. Niech wychowują to często niewierzące osoby. Największy wpływ na wychowanie dziecka ma matka i to matka powinna kształtować chrześcijański charakter. Więc czy tylko mąż powinien pracować? Jeśli żona ma takie możliwości, nie będzie to szkodziło związkowi i dzieciom, to niech pracuje, dorabia trochę. Żona może wiele zrobić w domu. Jak nie pracuje, może taniej kupić różne rzeczy, może coś tam dorabiać, może zaoszczędzić, może przetwory robić na zimę i taniej wszystko wyjdzie. Także to nie jest jedyne wyjście pracująca kobieta. Gdzieś pracująca na zewnątrz. Może w domu może coś robić. Czy małżeństwo zawiera się na czas ziemskiego życia, czy na wieczność? Co Biblia mówi na ten na temat małżeństw w niebie i na nowej ziemi? Praktycznie nic nie mówi. Mówi tylko, że przy przyjściu Jezusa nie będą się żenić ani za mąż wydawać. I wielu zastanawia się, co to znaczy przy przyjściu. Być może wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, to nie będzie to czas na małżeństwa. Być może w czasie, gdy zbawieni będą w niebie przez 1000 lat, nie będą się żenić ani za mąż wydawać. Ale Bóg stworzył mężczyznę i kobietę tak, żeby się wzajemnie uzupełniali, rozmnażali. Taki był cel na początku. Być może ten cel zostanie przywrócony, tak jak raj ma być przywrócony. Czy to będą więc te same małżonki czy małżonkowie? Tego Pismo Święte nie mówi, jak to będzie wyglądało. I może dobrze, że nam tego oszczędza. Co Kościół Adwentystów Dnia Siódmego próbuje zrobić z rozwodami, które w jego szeregach są coraz częstsze?
co próbuje zrobić. Po prostu wyklucza się takich, którzy są winni rozpadu małżeńskiego. Oczywiście, że jeśli ktoś się nawrócił, pamięta, może wrócić po jakimś czasie, jeśli da dowody nawrócenia do Kościoła, ale jeśli robił to świadomie i był to jawny grzech, zostaje wykluczony ze społeczności. Czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dopuszcza ponowny ślub, gdy powodem rozwodu nie było wszeteczeństwo, na przykład niezgodność charakteru? Nie, nie dopuszcza takich możliwości. To nie jest przyczyna, niezgodność charakteru. Prawie zawsze charaktery nie są zgodne, kiedy się pobierają ludzie. Pismo Święte nie dopuszcza takich możliwości, więc cóż, Kościół tylko może to czynić, na co wskazuje Bóg. Czy ludzie mogą żyć bez seksu, jeśli postanawiają nie żenić się? Kiedy ludzie młodzi się pobierają, to mogą podpisać akt ślubny, ale według prawa to jeszcze nie jest małżeństwo. Małżeństwo musi być skonsumowane, to się mówi. Czyli jeśli, powiedzmy, kobieta wykazałaby, miałaby dowód lekarza, że małżeństwo nie było skonsumowane, czyli że nie współżyli ze sobą, to takie małżeństwo nie jest uznane za małżeństwo prawnie. A to wyrażenie skonsumowane to też jest pojęcie prawnicze. Więc tak naprawdę małżeństwo jest wtedy, kiedy ze sobą współżyją. A jeśli by oboje postanowili, że nie będą ze sobą współżyć, no to będzie formalne małżeństwo. Według prawa, byśmy powiedzieli, nawet nie są małżeństwem. Jeśli by chcieli to dowodzić. No to są takie już zagadnienia trochę prawnicze. Następnie, czyli jak się rozpadnie małżeństwo z jakichś przyczyn, to po kilku latach samotności można być z kimś innym? Na przykład, aby stworzyć nową rodzinę dla dzieci? Co o tym mówi Biblia? Nie, powinni dążyć do tego, jeśli nie było zdrady małżeńskiej, żeby się ponownie zejść i żeby razem żyć. Po to ślubowali, żeby razem żyć. Nie jest łatwe czasami takie małżeństwo, ale na tej ziemi życie często nie jest łatwe z różnych względów. Więc jeśli się rozpadnie małżeństwo, a jeśli nie było w tym wypadku zdrady małżeńskiej, chyba o tym mówi to pytanie. No i pytanie, jak reagować, gdy mąż chrześcijanin bije żonę, albo na odwrót, żona bije męża, albo stosuje przemoc psychiczną bądź seksualną, czy zgłaszać na policję, czy do ludzi świeckich, czy starać się rozwiązać problem w strukturach lokalnej parafii, zboru. No, to jest kilka też pytań. Jak reagować? Każda sytuacja jest inna. Czasami mąż może bić żonę. Znam konkretny przypadek. Mianowicie kiedyś przyszła pani redaktor z telewizji do mnie jako do pastora i chciała wiedzieć, jak adwentyści żyją później po rozwodzie, jakie są relacje z byłymi małżonkami. Szukałem takich ludzi po rozwodzie i w całym okręgu nie mogłem znaleźć, to było w 2000 roku, ani jednego małżeństwa, które by się rozpadło. Dlatego tak myślę, że
idziemy w złym kierunku. Źle się dzieje, że teraz się jednak rozpada coraz więcej małżeństw. Ale przypomniałem sobie o jednym małżeństwie, które się rozeszło. Mianowicie żona odeszła od swojego męża, bo ją bił. Więc myślę sobie, no nie są po rozwodzie, ale przynajmniej się rozeszli. Może ta dziennikarka zechce z nimi porozmawiać. Zadzwoniłem tam do syna, a on mówi, o nie, mama już wróciła do męża. Już są razem, zgodnie żyją. No więc jest to możliwe. Trzeba modlić się. Bóg może to, czego my nie możemy, a ze swojej strony zrobić to, co najlepsze, żeby jednak to małżeństwo później jednak dobrze funkcjonowało. Myślę, że dobrze jest też, jeśli jest problem, rozmawiać z osobami kompetentnymi. Może udać się do poradni rodzinnej. Tam mogą wskazać, jak rozwiązać pewne problemy, zwłaszcza natury seksualnej. One rzutują bardzo często na inne sprawy w związku małżeńskim. Może rozmawiać rzeczywiście w zborze, ale z pastorem, który może udzielić pewnych rad. Szukać porad, a nie szukać rozwiązania małżeństwa. Czy małżeństwo zawarte w Kościele katolickim jest też równie ważne w oczach Boga? Małżeństwo zawsze jest ważne, jeśli jest małżeństwem. Na początku nie było ani katolików, ani muzułmanów, ani nikogo innego. Byli ludzie po prostu, którzy wiązali się ze sobą i kiedy zaczęli współżyć ze sobą, byli małżeństwem. Nie było ślubów kościelnych, cywilnych, takich czy innych. Ale jeśli byli ze sobą, nazwijmy to jednym ciałem, więc Bóg to szanował. Co pastor może radzić młodym małżeństwom w oparciu o własne doświadczenia małżeńskie? Zakładam, że pastorzy adwentystów mają żony. Jakieś krótkie rady. Tak, mam żonę, jesteśmy 45 lat po ślubie. Mógłbym udzielać wiele rad. Muszę powiedzieć, że było też wiele potknięć, ale no, na tym też buduje się pewne doświadczenia. Nie jest idealne też moje małżeństwo w żadnym wypadku. Jestem grzeszny, jak i moja żona jest grzeszna. I dlatego też czasami robimy sobie przykrości. I to zdarza się chyba w każdym małżeństwie. Ważne jest jednak, żeby umieć sobie wybaczać. I o tym mówiłem. To jest jedna z ważniejszych przyczyn. Kiedyś robiono badania w Kościele Adwentystów, co najbardziej przyczynia się do tego, że dzieci zostają później wierzącymi w rodzinach adwentystycznych. I badania wykazały, że najważniejsze to są wspólne nabożeństwa. Ale jakie nabożeństwa? Kiedyś moja córka, jak już pytanie jest do mnie osobiście, jak to w małżeństwie, została poproszona o to, żeby powiedzieć, co przyczyniło się do tego, że ona jest wierzącą. To powiedziała właśnie też, że to, że razem zasiadaliśmy do stołu, razem też modliliśmy się, że tata, kiedy siadaliśmy, pytał, jak tam było w szkole, jakie może problemy były, a jeżeli było, to mówił, no to będziemy się modlić w tej sprawie, Bóg pomoże i tak dalej. I mówi, ten kontakt taki ciepły, zwłaszcza kiedy mogliśmy się zejść razem i razem się modlić, to, jak powiedziała, w moim odczuciu najbardziej przyczyniło się do tego, że jestem dzisiaj osobą wierzącą. No można by wiele innych rzeczy jeszcze podać, ale to są chyba te najważniejsze.
jak też powiedziałem, przestrzegać przykazań Bożych. Jeśli się nie będzie nigdy okłamywało małżonka, jeśli będzie się dobrze czyniło, tak jak Pismo Święte zaleca, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wyczyńcie najpierw w pokorze jedni przed drugimi i tak dalej. Tych wskazań jest wiele. Jeśli będziemy tego przestrzegać, to jestem pewien, że i małżeństwo przetrwa mimo ataków diabelskich i różnych trudności, jakie są na tej ziemi. No, to chyba wszystkie pytania. Tam było jedno takie pytanie, które uważam, że się nie nadaje do roztrząsania tutaj. A jeśli nie ma więcej innych zagadnień, to zapraszam na kolejne spotkanie. Będzie prowadził pastor, teolog Igor Baron, a ja zapraszam do wspólnej modlitwy, którą zakończymy dzisiejsze spotkanie. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem miłości, źródłem miłości, że Ty dbasz o to, żebyśmy my okazywali sobie miłość, kochali się, ale oczekujesz też, że będziemy przestrzegać Twoich przykazań. Pomóż nam żyć zgodnie z wolą Twoją, zgodnie z radami, które daje nam Pismo Święte, ażebyśmy mogli się cieszyć w małżeństwie, bo taka była intencja Twoja, żebyśmy byli szczęśliwi, mając drugą bliską osobę przy sobie. Błogosław małżeństwa, te, które są dobre i te, które mają problemy, pomóż je rozwiązywać. Panie, Ty wiesz, ile dzisiaj jest takich małżeństw. Proszę Cię więc o pomoc, zwłaszcza tych, którzy znają Pismo Święte, żeby trwali wiernie przy Twoich wskazaniach. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen.